Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Moose of Madness. W poprzednim dowiedzieliśmy się bardzo dużo o bardzo niepokojących rzeczy, także pora iść dalej. Nie bardzo chcę, ale pora iść dalej! Okej, to miejsce aktualnie wygląda ładnie. Nie będziesz mnie gryzł? Dobrze. Nie wiem, czy to była dobra decyzja wyłączać te wszystkie roboty. No, mogły mi trochę uratować półkę. A ten temu to co? Okej, tu nie ma przejścia dalej. Sprawdzam, czy wszystko się dobrze nagrywa. Gra jest bardzo cicho, poczekajcie chwilę. No dobra, teraz powinno być zdecydowanie lepiej. Poprzedni odcinek też nagrałam tak cicho, więc może być ciche audio. Fuck, nie sprawdziłam tego tak jak powinnam. Okej. Tu jest ciemność. Spoko. Bardzo się boję, że coś się na mnie rzuci stąd. O, dzień dobry. The CEO of Orochi? Holy shit, why is this here? Aha. Jeszcze zostawił tu swoją kartę. Nie ma nic innego z tyłu. Poproszę. Będę mogła wejść do Ikara. Nie chcę. Okej. Co my tu mamy? Dobrze widać, dobrze widać. Pauzujemy tak jak zawsze, żeby sprawdzić. Chcę sobie poczytać. Poziom zabezpieczeń 10. Czyli tu coś już żyło. To nie tylko jest efekt eksperymentów Wolkowej. Pocieszające. Okej. I think I found what we're looking for. Copy. We're at the device now. The network used an algorithm to brute force a solution. The key requires a high frequency vibration. Mm-hmm. Tune your biogauge scanner output to 31 kilohertz. Wow. Got it. There we are. And we have an activated Martian artifact. We're in business, Shane. Nothing here says what the next step is. Now you got us this far. We'll figure it out from here. Thanks, buddy. Thanks, Shane. Dr. Shane Newhart. Elite spy operative, taking care of business. Mam wrażenie, że przegapiłam jakieś teksty, bo pewnie oni powinni się z nią skontaktować i poprosić o pomoc, ale coś się potoczyło inaczej. Okej. Ja na pewno chcę to robić. Co to jest? Declan, I'm standing by a window overlooking a room filled with pods containing androids. Okay. I thought it was automated sensors or something, but there must be hundreds of these things on Mars. Wow. Everything here. This is the hub of their Mars expansion plans. Okej. Widzę, że oni podeszli do sprawy dość poważnie, co? Ambitnie. Dzień dobry, komputerze. Okej. Czyli nikt tu się poza nami nie komunikował. Spoko. Hej. Nope. I can't move this one. I don't think I have a choice. Just go for it. Mam biec? No dobra, wsiądźmy wygodniej.
prosto, dzielnie i odważnie. I biegnij. Czy miałam iść w tę stronę? Tu chyba nie byłam. Nie kojarzę tych drzwi. Wszystkie te miejsca wyglądają podobnie. Nie wiem, będzie. Uuu, ale ja nie chcę tu... Czemu? Nie chcę tu iść. Cholera. Dobra. Dam radę przejść tyłem? Nie. Jeszcze muszę uważać na tamto ścierwo. O, fuck. Umrę. Chyba nie. Powiedzmy, że tędy. Cholera, to co? Czy tu jest w miarę bezpieczne miejsce? W miarę. Mam nadzieję. Raczej nie chcę tego robić na Geronimo, czy jak to mówią moi cudowni znajomi, na Janka. Co ty tam ciekawego widzisz? Ślepak. Okej. Okay. No. Potem do tamtych drzwi. To jest krew. To jest bardzo dużo krwi. Co tu się stało? Nie chcę wiedzieć, prawda? Nic nie ma na górze. Te drzwi nagle zrobiły się otwarte. Ty robisz tu kółka. Uuu. Tak, tak, ty robisz tu kółka. Okej, okay, to po to to jest. Spoko. Ślepe i głuche. Dobra. O, nie zauważyła mnie. To trochę smutne, aż. Chciałam iść. No nie tędy. Okej. Okay. Nie, podoba mi się to. To zaczyna wyglądać teraz gorzej. O! Teren mieszkalny. Ha. To kto tu mieszkał? Albo pusto tu na razie było, co?
No nie wygląda, żeby było tak totalnie pusto. O, ojej. Tu nie było zupełnie pusto, co? Tam na górze nie zajrzę. Boję się, że jak otworzę któreś drzwi, to się okaże, że tam w środku coś będzie. O, to jest toaleta. Okej. Może będę musiała się gdzieś tu chować. Oh, fuck. Czy wy tu kogoś macie? Fuck. Chyba już nie. Chyba już zażarty. Tak to wygląda, jak już był zażarty. Sorry, chłopie. Nie znałam cię, ale to przykre. Okej. Te zapisy gry są po to po prostu, żebym jakbym chciała zrobić sobie przerwę, żebym nie musiała się za daleko wracać. What the fuck is this? A to co to jest za miejsce? Czym ty jesteś? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ładnie świecisz. O, dobra, ta kamera pewnie pomoże mi znaleźć coś do otworzenia drzwi. What the fuck? Crash się wystraszyła. Czemu ja tu weszłam? Czemu ja idę za tą rzeczą? Okej. Chyba teraz koniec czytania notatek, pora na spierdzielanie. Co to jest to po środku? Co tu się dzieje? What the fuck? Okej. To jest to, co Lenie lubią najbardziej. Au! Okej. Muszę być bardziej uważna. Wcale niełatwo jest wyśledzić, gdzie to ścierwo jest. No ten robot raczej nie zareaguje. A! To miejsce. Czy mogłabym stąd wyjść, jakbym chciała? Czy to coś tędy wylazło? Trochę to wygląda, jakby to sobie stąd tędy poszło. Mam nadzieję. A nawet kurna mój komputer się tego boi. Jasne. O! Komputer naszego. They interrogated her. What else are they hiding in this Project Icarus? Did they find her research? Did they find her? I need to know. I don't know, man, but I sure as hell wouldn't stick around long enough to find out. Okej.
Czy jego matka nie zniknęła, tylko została wysłana na Marsa? Czy oni porwali jego matkę i ją uwięzili, żeby robiła badania dla nich? Okej, ona jednak była opętana. I bardzo potężna, wow. Okej, nie mam pojęcia, kogo ja się w tej chwili mam bać. Czy grupy Orochi, czy jej, czy potwora z mackami, czy tego, że są tu kosmici? Nie mam pojęcia. Nie trzyma się takich danych przy komputerze najbliższym wejścia. Nie robi się tego. Dobra, ta rzecz wyszła. Co, wjechała windą na górę i sobie poszła? Jedziemy do ruin marsjańskich! Tak! Czy chce iść do Ikara może najpierw? Latarka. Nie chciałam do ruin marsjańskich. Gro. Już? Czyjesz? Dziękuję. It's built like a bunker down here. Nie pogadamy tu z Declanem, co? Declan? Dekielkiem naszym. Of course. All right, Shane. You got this, chief. A mówiło, że nie ma tutaj schronu żadnego. A teraz to już się otworzy normalnie przyciskiem. Nie. Utknęłam. Co robiście? Świetnie. Tu leży... Ktoś kogoś zabił tym łomem. Może chcemy wymienić na taki łom, który już ma doświadczenie bitewne. Co ty powiesz na to, mój drogi? Shane. A! Okej. Mam nadzieję, że mnie nie zaduszą. Tym. Czy to są książki, które były tu znalezione? Czy będę aktualnie je oglądać? Goli kosmici. Czy to naprawdę wina doktor Wolkowej? Dekiel przeżywa przygodę w ruinach, a ja muszę łazić po śmierdzących, zarośniętych jakimś chwastem podziemiach. No musiałam, sorry. I tak jesteś chwastem. To kaktus.
Nie wygląda wam trochę jak taka dziwna istota z takimi łapciami, która próbuje się wydostać z tego pomieszczenia? Okej. Tam da radę podejść? Nie. Trzeba tylko uważać na kolce. A, to zły pomysł. To mnie zabiło bardzo szybko. Ujej. Cześć. Dobra, tu chyba nic nie było, nie? Tak w sumie. Ale to fajne. No tak. Tutaj już nikt nie zostawia notatek w dziennikach. Wszystko na komputerze, co? Jesus. Orochi has leverage on everyone. Świetnie. Wow! Poczytamy sobie o naszych kolegach. Aha, czyli takich ludzi zatrudnia grupa Orochi. Spoko. Ciekawe, co wiedzą o nas. Średnia ocen 2,9 to jest bardzo niska średnia ocen. Jeżeli maksymalną oceną jest 5, to jest niecałe 3. Okej. Ale coś, co chciałam zauważyć. Robił doktorat na Uniwersytecie Wysławia się, Leno. Miskatonic. A jest to nazwa pochodząca z powieści Lovecrafta. Cudowna. Takie buty. Okej, czyli większość z tych ludzi ma jakąś przeszłość. Poza naszym Shane'em, głównym bohaterem, który po prostu miał matkę, która odkryła inne wymiary i stała się wyznawczynią Cthulhu, czy coś. Okej. Ciekawe, czy coś tu brał i stąd miał tę wizję, czy po prostu tak działa jego mózg. Lucas, what the fuck? Nie, najpierw zrobiłam prześladowca i trochę psychopata, po czym było takie... On jest mordercą, gwałcicielem. Chociaż w sumie już nie żyje i dostał za swoje. Dobrze mu tak. Mam nadzieję, że te macki mu zrobiły to, co on robił tym kobietą. O. Tak. Drzwi mnie wystraszyły. Ej? Nie zajrzę tam. Cześć. Dzień dobry. Tu wlizę? Tu nie wlizę tędy. No dobra, chodźmy dalej.
Czy na pewno chcę iść dalej? Mogę iść. Uuu, nadzy kosmici! Ten ma dużą paszczę. Uuu, macki. Poza mackami to w sumie nic ciekawego. Coś tu jest? Do czytania? Nie. Mam tylko się rozglądać. O, dzień dobry, to Cthulhu. Czy jak to kiedyś moja dobra koleżanka powiedziała, Cthulhu? Naśmiewamy się z niej strasznie. Bo ona nie wiedziała, jak się tą nazwę czyta, więc była przekonana, że czyta się to Cthulhu. A... I nam się do tego przyznała, niestety. Także... Uaa! Czy tu coś mamy? Nie? Nie wiem. Jakieś generatory czy coś? No dobra. Muszę chyba iść ten. To dziwne, że na przykład tu już nie ma tych kwiatów. Z drugiej strony one były wychowane przez... Wychowane. Wyhodowane. Ale no powiedzmy, że ona traktowała je jak dzieci swoje własne, więc... Cóż, może je wychowywała. Żeby były grzeczne i nie mówiły z pełną buzią, czy coś. O nie. Co to jest? Czy ja się chcę do tego zbliżać? What is that? To są resztki. Działa? To wygląda jak niemowlę z paszczą. Fuck. What is that? Yep. To jest niemowlę z paszczą. Czy ta chora baba robiła eksperymenty na ludziach? Tędy nie przejdę. Nie lubię dużych przestrzeni. Okej. Okay. Nie wiem, że nie będę musiała stąd uciekać. A. To mi tylko pokazuje więcej z tego pomieszczenia. Uuu, zaraz chyba tam zejdziemy. Dobrze, dobrze. To tylko robot, Boże. Myślałam, że to dziecko. Nie jestem gotowa do macierzyństwa, skoro tak reaguje na dzieci. Dobrze, dobrze. Dobrze, zabawnie. Dobra. Ja myślę, że to jest całkiem niezły moment na skończenie tego odcinka, zanim pójdziemy gdzieś dalej. O, w kolejnym słyszymy się już niedługo. Mam nadzieję, że nie będzie tam więcej przerażających dzieci. Dzięki wielkie, trzymajcie się.